tym odcinku zajmiemy się bardzo ważną częścią każdego okna, jaką jest szyba zespolona. Szyba zespolona składa się nie tylko ze szkła, ale również z elementów, których pozornie nie widać. Są to elementy takie jak ramki dystansowe, uszczelniacze czy też absorbent wilgoci, który znajduje się wewnątrz ramki. Szczegóły pokażemy za chwilę podczas procesu produkcji. Cześć Robert. Cześć Szymon. Jakie najczęściej szyby zespolone produkujecie w swoim zakładzie? Czy jednokomorowe, czy dwukomorowe? Podstawową szybą jest szyba jednokomorowa, z tym, że coraz częściej, coraz więcej produkujemy szyb dwukomorowych i z roku na rok ten udział szyb dwukomorowych się zwiększa. Także w chwili obecnej to jest około 40-40 kilku procent tych szyb dwukomorowych, poza tym to są szyby jednokomorowe. A standardowo szyby są wypełniane jakimś gazem? Standardowo to jest argon i praktycznie już się nie robi szyb, które nie zawierają tego gazu. I w naszym oddziale argon jest standardowym gazem. W innych oddziałach zdarza się, że robią z kryptonem, a poza tym my tylko argon. Czy możemy zobaczyć, jak wygląda proces produkcyjny krok po kroku? Tak, oczywiście. Zapraszam do zwiedzania. Proces zespalania szyby zespolonej zaczynamy od ramki dystansowej. Pobieramy ramkę dystansową, przycinamy ją i wyginamy kształt według zamówienia klienta. Następnie ramkę dystansową wypełniamy sitem molekularnym. Jest to taki proszek, który jest absorbentem wilgoci. Proces zespalania szyb zespolonych odbywa się na specjalnej linii, która jest wyposażona w specjalne prasy do zespalania. Najpierw do prasy wjeżdża szkło pojedyncze, następnie kolejna tafla z przyklejoną już ramką dystansową i w prasie w środowisku argonu następuje prasowanie szyby, czyli mamy pewność, że w środku szyby zawsze będzie argon. W przypadku szyb dwukomorowych doklejamy kolejną szybę z ramką dystansową, która w kolejnej prasie jest doklejana do powstałej już pierwszej komory. Ostatnim procesem zespalania jest nakładanie uszczelnienia drugiego stopnia. Uszczelnienie w tym wypadku odbywa się w automacie, który po krawędzi szyby rozkłada poliuretan. Poliuretan jest najczęściej u nas stosowanym materiałem izolacyjnym właśnie na uszczelnienie drugiego stopnia. Na końcu obróbka ręczna narożników i mamy gotową szybę zespoloną. Na stanowisku kontroli jakości odbywa się wizualna ocena jakości szyby oraz kontrola zawartości argonu wewnątrz szyby zespolonej. Na wydziale spedycji szyby są pakowane i przygotowywane do wysyłki. Szyby wysyłane są do klientów na specjalnych stojakach. Jednak szczegółowo transportem zajmiemy się już w kolejnym odcinku.